W ostatnim odcinku opowiedzieliśmy Wam o Radzie Gminy. Dziś skupimy się na postaci reprezentanta nas, obywateli, w tym organie, czyli radnego. Zaczynajmy. Zgodnie z polskim prawem, radnym może zostać każdy obywatel, który skończył 18 rok życia i ma zaświadczenie o niekaralności. Oznacza to, że nawet licealista może zostać radnym i takie przypadki już się zdarzały. Chociażby w 2010 roku, kiedy to radnym Tczewa został 18-letni wówczas Bartłomiej Kulas. Radny w swojej pracy ma spełniać trzy podstawowe funkcje. Pierwsza to utrzymanie więzi z mieszkańcami, którzy go wybrali. Druga to aktywne uczestnictwo w Radzie Gminy i jej komisjach oraz innych instytucjach, do których został wybrany. I najbardziej oczywista, czyli reprezentowanie swoich wyborców w organizacjach, do których został wybrany. Dieta. Jej maksymalna wysokość zależna jest oczywiście od wielkości gminy i wynosi od około 1325 zł do około 2650 zł. Radny miejski to funkcja zaufania społecznego. Podczas wybierania radnego na 4-letnią kadencję trzeba pamiętać, że to właśnie radni, jako część Rady Gminy, decydują o ważnych dla nas, mieszkańców gminy, sprawach. W dużym stopniu to od nich zależy, jak będzie rozwijało się nasze otoczenie, gdzie i na co będą szły pieniądze z budżetu i na przykład jakie inwestycje zostaną podjęte. Nie należy ignorować więc roli radnego, który jako część Rady decyduje o naszym otoczeniu i funkcjonowaniu okolicy.